wejdź na www.angielskizmarcinem.pl i zostań moim uczniem. Moi drodzy, witam Was dzisiaj serdecznie w nowym odcinku Angielski z Marcinem. Nie bez powodu mam na sobie meksykańską, radosną koszulę w sambrera, ponieważ w dniu dzisiejszym świętujemy. A co będziemy świętować? To, że po tej lekcji będziecie mistrzami wszystkich angielskich kondycjonali, czyli zdań warunkowych. Dzisiejszy odcinek powstał na prośbę pani Agnieszki, którą serdecznie pozdrawiam, która poprosiła mnie o nagranie właśnie o tym odcinka. No to proszę uprzejmie. W dniu dzisiejszym poznamy wszystkie cztery tryby warunkowe, czyli kondyszynale, jak i również zrobimy super quiz time, który je przetestuje. Ja już nie mogę się doczekać, ponieważ po czasach angielskich jest to najważniejsza konstrukcja gramatyczna. Także, kochani, nie ma co dalej zwlekać. Pamiętajcie, proszę o zasubskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco. To ze wszystkimi nowościami, bez zbędnego przedłużania. 3 2 1, zaczynamy. Angielski z Marcidem. generalnie są cztery. No i jak to Angole, nie mogli nazwać ich 1 2 3 4, tylko nazwali je 0 1 2 3. I to są wszystkie te zdania, które mówią, jeśli coś tam albo kiedy coś tam. Kiedy pójdę do domu, pójdę spać. Jeśli napija się wina, będę szczęśliwy. Kiedy jest zima, jest zimno. Gdybym wczoraj nie poszedł na imprezę, teraz czuł się dobrze. Wszystkie, widzicie, kiedy, jeśli. Tak naprawdę, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często tego używamy, mówiąc po angielsku, albo nawet po polsku. No bo zobaczcie, kiedy będą wakacje, nareszcie odpocznę. Widzicie, to wszędzie jest te właśnie kiedy i jeśli. No dobrze, to teraz przedstawmy je po kolei. Od 0 do 3. Conditional zero, czyli conditional, który mówi nam o prawdach generalnych, prawdach oświeconych, że zawsze jeśli albo kiedy jest coś, to zawsze jest coś innego. Conditional zero jest jedynym conditionalem, w którym nie ma znaczenia, czy powiemy when czy if. When to znaczy kiedy, if to znaczy jeśli. W conditional 0 nie ma to zupełnie znaczenia. Jakie może być przykładowe zdanie na conditional zero? Bardzo prosto. Na przykład, kiedy jest lato, jest ciepło. No bo zobaczcie, zawsze jest lato, cyk, jest ciepło. Jak to powiedzieć po angielsku? When it's summer, it's warm. Czyli z czego składa się ten z conditional? Zobaczcie. Kiedy, czyli when. Jest lato, czyli it's summer. Później mamy przecinek, a później mamy it's warm. When it's summer, it's warm. Jako, że jest to conditional 0, możemy powiedzieć też if it's summer, it's warm. Nie ma tutaj to najmniejszego znaczenia. Z czego to się składa, kochani? When czasu present simple, przecinka i drugiej części zdania w czasie present simple. When it's summer, it's warm. Możemy też powiedzieć: It's warm when it's summer. Zobaczcie, że ten przecinek pełni rolę takiej grubej krechy. Ta część zdania, która jest po przecinku, może być też na początku. When it's summer, it's warm albo It's warm when it's summer. I wtedy to drugie zdanie jest już bez przecinka. Kilka innych życiowych przykładów. Kiedy jest zima, pada śnieg. When it's winter, it snows. Kiedy jest piątek, piję wino. When it's Friday, I drink wine. Kiedy kończę pracę, jestem szczęśliwy. When I finish work, I am happy. Kiedy jest poniedziałek, mam 10 lekcji. When it's Monday, I have ten lessons. Jeśli jestem na diecie, jem McDonald'sa. If I'm on a diet, I eat McDonald's. Smutna prawda. Nigdy tak Mac dobrze nie smakuje, jak wtedy, kiedy jesteś na diecie. To jest kolejne prawo conditionali. No dobrze, czyli podsumowując, kondycjonal zero mówi nam o tym, że zawsze coś się dzieje, jeśli dzieje się coś innego. Składa się z when albo if, Present Simple, przecinka, i później drugie części zdania w Present Simple. The first conditional, czyli pierwszy conditional. Poprzedni zerowy mówił nam o tym, że zawsze jak coś się dzieje, to coś innego się wydarza. A pierwszego kondycjonala używamy do tego, aby mówić o przyszłości. Czyli na przykład, kiedy skończę pracę, pójdę do domu. Kiedy pójdę na siłownię, zagram w squasha. Widzicie? Kiedy albo jeśli coś zrobię, stanie się coś innego w przyszłości. Nie, że generalnie zawsze coś się dzieje, kiedy coś się stanie, tylko że kiedy skończę coś, to coś innego się wydarzy. Mówi on o przyszłości. Pamiętajcie, Zerowy conditional mówił o prawdach objawionych, o czymś, co zawsze się dzieje. Pierwszy mówi o tym, że jeżeli coś zrobię, to coś innego w przyszłości się wydarzy. Jak wygląda budowa pierwszego kondycjonala? Troszkę inaczej niż w przypadku zerowego. Tutaj już when i if robi różnicę. Pamiętajcie, when, kiedy, if, jeśli. When, kiedy, if, jeśli. When, kiedy, if, jeśli. Potem mamy present simple, czyli na przykład when I finish work. Widzicie? When I finish work, zdanie w present simple, przecinek, i teraz jest I will go home. I tutaj jest, po przecinku, jest I i future simple, czyli will. When I finish work, przecinek, I will go home. Jedna mega ważna zasada. W 99% w języku angielskim nigdy po if, w tej części zdania z if nie może być will, ani would, ani niczego innego. Musi być zawsze, jeżeli chodzi o pierwszy conditional, present simple. When I finish work, I will go home. If I meet him, I will tell him that I like him. Nigdy tego will nie może być w tej części if. Pamiętajcie, bo to jest bardzo częsty błąd. When I will finish work, I will go home. Bzdurka. When I finish work, I will go home. Zawsze nie może być will w tej części zamiast if. Ona jest dopiero po tym przecinku. Czyli budowa. If albo when, present simple, przecineczek, will i coś tam dalej. When I finish work, I will go home. Kilka innych ciekawych przykładzików. Proszę was uprzejmie. Kiedy skończę pracę, pójdę do lekarza. When I finish work, I will go to the doctor. Kiedy pójdę na siłownię, zagram w squash. When I go to the gym, I will play squash. Kiedy pojadę do IKEA, kupię dużo mebli. When I go to IKEA, I will buy a lot of furniture. Kiedy pójdę do restauracji, napiję się wina. When I go to a restaurant, I will drink wine. Jeśli zjem kolejną pizzę, będę gruby. If I eat another pizza, I will be fat. I tutaj kochani też można tak jak w conditionalu 0 potraktować ten przecinek jako kreskę i po prostu zamienić kolejność tych zdań. O co mi chodzi? Już wam pokazuję When I finish work, I will go home. Albo I will go home when I finish work. I tutaj to zdanie drugie też jest oczywiście bez przecinka. No to kochani drugi conditional. Drugi conditional mówi nam o nierealnej teraźniejszości. I teraz uwaga, w nim jest zawarty czas przeszły, ale to, że tam jest czas przeszły, nie znaczy to, że mówi o przeszłości. Conditional drugi mówi nam o nierealnej teraźniejszości, o jakimś takim gdybaniu, że gdybym coś tam miał, to by coś się wydarzyło. Gdybym ją pocałował, ona wtedy byłaby ze mną. Jakieś takie nasze gdybania. Gdybym miał inną pracę, bym był szczęśliwszy. Nie o przeszłości, a o nierealnej teraźniejszości. Gwoli powtórki, bo wiem, że to wtedy wam najlepiej wchodzi. Conditional 0 mówi nam o o tym, co się dzieje generalnie. Conditional pierwszy mówi nam o o przyszłości, a conditional drugi jest właśnie tym conditionalem, który mówi nam o nierealnej teraźniejszości, kochani. Nierealna teraźniejszość, czyli conditional drugi. Jak to cholerstwo jest zbudowane. Gdybym miał 1000 dolarów, kupiłbym sobie rower. If I had 1000 dollars i później mamy przecinek, I would buy a bike. I po tym przecinku zobaczcie, mamy would i bezokolicznik. If I had 1000 dollars, I would buy a bike. If past simple, przecinek, would i czasownik w bezokoliczniku. If I had 1000 dollars, I would buy a bike. I pamiętajcie kochani, bo if tutaj też nie może być would. Would jest w drugiej części zdania, nie w pierwszej. Nie mogę powiedzieć, if I would have 1000 dollars, I would have buy a bike, czy coś takiego. Nie, nie, nie. If I had 1000 dollars, I would buy a bike. No to pogdybajmy sobie dalej w tych pięciu kolejnych przykładach. Gdybym zarabiał więcej pieniędzy, kupiłbym sobie nowy samochód. No ale nie zarabiam, więc sobie nie kupię. Widzicie, nierealna teraźniejszość. If I earned more money, I would buy a new car. Gdybym musiał wyprowadzić psa, byłbym zmęczony. If I had to walk the dog, I would be tired. No ale nie muszę, bo go nie mam, więc nie będę zmęczony. Super. Gdybym miał więcej przyjaciół, miałbym mniej czasu. If I had more friends, I would have less time. Gdybym nie był bogaty, byłbym smutny. If I wasn't rich, I would be sad. Jeśli nie byłbym nauczycielem, moje życie nie miałoby sensu. If I wasn't a teacher, my life wouldn't make sense. I to był, kochani, drugi conditional, nierealna teraźniejszość. Przejdźmy teraz do conditionala numer 3. No i największy wariat wśród kondycjonali, trzeci kondycjonal. Dlaczego tak o nim mówię? Ponieważ ma dosyć skomplikowaną konstrukcję. Ale najpierw powtórzmy sobie poprzednie wszystkie kondycjonalne i po co ich używaliśmy. Kondycjonala zero używaliśmy po to, żeby mówić o prawdach generalnych, o tym, że coś się dzieje zawsze, jeśli coś innego dzieje się. Kondycjonal pierwszy mówił nam o przyszłości. Jeśli skończę pracę, pójdę do domu. Kondycjonal drugi mówił nam o nierealnej teraźniejszości. Gdybym miał więcej kasy, kupiłbym sobie nowe mieszkanie. A trzeci conditional mówi o naszych żalach z przeszłości, kochani. Tak, tak, to jest właśnie ten nasz najbardziej polski conditional. Gdybym tam nie poszedł, to bym był szczęśliwszy. Gdybym tego nie wypił, gdybym to spróbował przed przygotowaniem. To jest właśnie nasze gorzkie żale z przeszłości. I o tym mówi nasz trzeci conditional. No dobra, a jak on jest zbudowany? Weźmy sobie przykład z imprezowego trybu życia. Gdybym w sobotę nie poszedł na imprezę, w niedzielę czułbym się lepiej. No i tutaj na początku mamy na pewno if. If I hadn't gone to the party on Saturday, czyli mamy if i past perfect, później mamy przecinek i would have felt better on Sunday, czyli mamy would have i trzecią formę czasownika: if I hadn't gone to the party on Saturday, I would have felt better on Sunday. Brzmi cholernie trudno, ale to naprawdę nie jest trudne. <laughs> Każdy tak mówi nauczyciel cwanioczych, no to nie jest trudne. No dobra, to jest trochę skomplikowane, ale nie trudne. Mamy if, mamy past perfect, mamy przecineczek, would, have i trzecią formę czasownika. No i coś tam dalej chcemy. Brzmi skomplikowanie, ale naprawdę jest to bardzo przydatne. Pomyślmy sobie, ile razy narzekaliśmy na coś w naszym życiu i właśnie w tym momencie przydaje się tylko i wyłącznie conditional trzeci, bo jest to jedyny conditional, który mówi nam o naszych zachowaniach w przeszłości. Zerowy mówił o prawdach generalnych, pierwszy o przyszłości, drugi o nierealnej teraźniejszości, a trzeci jest właśnie tym kondycjonalem, który mówi o przeszłości. Pięć jeszcze fajnych, dobrych, życiowych przykładów. Gdybym w sobotę nie poszedł na imprezę, w niedzielę czułbym się lepiej. If I hadn't gone to the party on Saturday, I would have felt better on Sunday. Gdybym dostał się na medycynę 10 lat temu nie byłbym barmanem. If I had been accepted to medical school ten years ago, I wouldn't have been a bartender. Gdybym w zeszłym roku kupił samochód, nie miałbym pieniędzy. If I had bought a car 10 years ago, I wouldn't have had money. Bardziej odpocząłbym na wakacjach, gdyby nie było tam tylu małych dzieci. I teraz uwaga: to jest zdanie ze zmienioną kolejnością: I would have rested more on holiday if there hadn't been so many children. Gdybym nie poszedł na siłownię, nie spotkałbym mojej przyszłej żony. If I hadn't gone to the gym. I wouldn't have met my future wife. No i cykl, kochani. To jest taka z grubsza znajomość Jeżeli chcecie je więcej poznać, pracuję cały czas nad moim kursem online na www.angielskizmarcinam.pl i tam one będą jeszcze dokładniej opisane, każdy po kolei. To jest taka szybka, pyk, zbitek wiedzy, najważniejsze, jeżeli chodzi o kondysjonale. Podsumowując, Conditional zero mówi nam o rzeczach, które generalnie dzieją się na świecie. Kiedy jest zima, jest zimno. When it's winter, it's cold. Conditional numer jeden mówi nam o przyszłości. Kiedy skończę pracę, pójdę do domu. When I finish work, I will go home. Drugi conditional mówi nam o nierealnej teraźniejszości. Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym sobie samochód. If I had more money, I would buy a car. No i trzeci kondysjonal, który mówi nam o nierealnej przeszłości. Gdybym w sobotę nie poszedł na imprezę, w niedzielę nie miałbym kaca. If I hadn't gone to the party on Saturday, I wouldn't have had a hangover on Sunday. Jest jeszcze miks kondysjonali, ale to jest temat na kolejny odcinek. Kochani, zapraszam Was teraz do quiz time'u, w którym zobaczycie 20 pytań dotyczących pomieszanych kondysjonali. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Kiedy jest zima, pada śnieg. When it's winter, it snows. Kiedy skończę pracę, pójdę do lekarza.

When it's Friday I drink wine. Kiedy pójdę na siłownię, zagram squasha. When I go to the gym, I will play squash. Gdybym musiał wychodzić z psem, byłbym zmęczony. Gdybym 10 lat temu nie dostał się na medycynę, nie byłbym barmanem. If I hadn't been accepted to the medical school ten years ago, I wouldn't have been a bartender. Kiedy kończę pracę, jestem szczęśliwy. When I finish work, I am happy. Kiedy pójdę do Ikei, kupię dużo mebli. When I go to Ikea, I will buy a lot of furniture. Gdybym miał więcej przyjaciół, miałbym mniej czasu. If I had more friends, I would have less time. Gdybym w zeszłym roku kupił samochód, nie miałbym pieniędzy. If I had bought a car last year, I wouldn't have had money. Kiedy jest poniedziałek, mam 10 lekcji. When is Monday? I have 10 lessons. Kiedy pójdę do restauracji, napiję się wina. When I go to a restaurant, i will drink wine. Gdybym nie był bogaty, byłbym smutny. If I wasn't rich, I would be sad.

When I'm on a diet, I eat pizza. Jeśli zjem kolejnego burgera, będę gruby. If I eat another burger, I will be fat. Jeśli nie byłbym nauczycielem, moje życie nie miałoby sensu. If I wasn't a teacher, my life wouldn't make sense. Gdybym nie poszedł na siłownię, nie poznałbym mojej przyszłej żony. If I hadn't gone to the gym, I wouldn't have met my future wife. Jak kochani, jaki był wynik. No to na pewno nie jest łatwy temat. Obejrzyjcie sobie ten filmik kilka razy, żeby naprawdę wbił wam się on dokładnie do głowy, ponieważ tak jak mówiłem, kondycjonale to jest jedna z najbardziej ważnych e, struktur gramatycznych w całym języku angielskim. Pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału, bo bardzo mi to pomaga. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę, a jeżeli chcecie zostać mistrzami angielskiej gramatyki, naprawdę serdecznie zachęcam Was do dołączenia do grona moich uczniów do kursu online na www.angielskimarcinem.pl Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę, mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem ten temat, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się już niedługo.